Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 74. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od pytania. Czy płyniesz z masą? Idziesz tą drogą, gdzie coś jest modne, popularne, zwyczajne, normalne, bo wszyscy tak robią, bo robili tak nasi rodzice, dziadowie i pradziadowie, bo coś jest zgodne z tradycją, przyzwyczajeniem? Czy też idziesz pod prąd, drogą Twojego serca? Nasze dzisiejsze spotkanie jest w bardzo wyjątkowym miejscu mocy. Znajdujemy się w takim punkcie energetycznym, gdzie jest siedlisko sokołów. I te sokoły będziesz słyszeć w tle, może będziesz je widzieć, bo to właśnie sokół jest dzisiaj naszym przewodnikiem. Aby popatrzeć z góry, z dystansem na całe Twoje życie, na każdy dzień, na każdy moment i zadać sobie to jedno decydujące pytanie. Czy płynę z masą, czy płynę pod prąd? Dlaczego jest to takie ważne? Często w sferze miłości pojawiają się problemy, bariery, kłótnie z partnerem lub nie możemy znaleźć tej naszej drugiej połowy. W sferze bogactwa występują blokady, jakieś takie energie raczej biedy, a pragniemy obfitości, takich niczym nieograniczonych kanałów przepływu. W sferze kariery pragniemy sukcesu, być kimś wyjątkowym, osiągnąć więcej niż wszyscy dookoła, a tak z roku na rok jakoś pozostajemy na tym samym poziomie. Czy w sferze zdrowia pojawiają się problemy, symptomy, choroby, brakuje nam siły, mocy, energii, zmęczenie, depresja. Chcemy tak dużo osiągnąć, a jakoś nie mamy siły, aby przysłowiowo ręką i nogą ruszać. I często przyczyną jest to, że płyniemy z masą, a powinniśmy iść zgodnie z prawdą serca, naszą jedną, jedyną i niepowtarzalną drogą, czyli płynąć czasami pod prąd. Nie zawsze, ale czasami. Dzisiaj siła wyższa dała nam tego niezwykłego przewodnika, sokoła, bo sokół jest tą energią szybkości, aktywności, działania. Gdy trzeba podjąć decyzję w tym odpowiednim momencie, gdzie słuchamy intuicji, słuchamy tego wewnętrznego głosu i w tym odpowiednim momencie nie płyniemy z masą, ale zmieniamy kierunek i płyniemy pod prąd, czyli tą naszą niepowtarzalną drogą. Dzisiejszym symbolem spotkania jest, jeżeli znasz karty Tarota, to wiesz, że są to przesłania od naszych, tych poprzednich, bardzo rozwiniętych cywilizacji, od sił boskich, ujęte w tej formie obrazu, symboli. I tym przesłaniem naszej dzisiejszej 74. ceremonii jest Księżniczka Mieczy. Księżniczka Mieczy to osoba energiczna, aktywna, która zawsze wie, czego chce, idzie zgodnie z głosem serca, idzie zgodnie z tą swoją wewnętrzną prawdą i trzyma w dłoni miecz, czyli ten symbol powietrza, komunikacji, myśli, ducha. I czasami przedstawiona jest w takiej atmosferze rewolucyjnej, czyli kurzu, rozbitych murów, rozbitych ołtarzy. bo Księżniczka Mieczy uczy nas właśnie tego, że czasami trzeba rozbić ołtarz, zniszczyć jakiś ołtarz, by iść zgodnie z prawdą serca. Co to jednak oznacza? Czym są te ołtarze, które zawsze wymagają ofiary, bo na ołtarzach przecież składamy ofiary? Jakie przesłania ma dzisiaj dla Ciebie siła wyższa? Jak je wykorzystać? Jak je zrozumieć i zastosować w kolejnych dniach i tygodniach? O tym dowiesz się za chwileczkę. Jak zwykle rozpoczniemy naszą 74. ceremonię od aktywacji wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym niezwykłym miejscem mocy i z jego energią, a następnie tak krok po kroku przejdziemy do przesłań od siły wyższej, zrozumienia, jak Ty dokładnie w tym momencie możesz je wykorzystać, jak iść według wskazówek, by z lekkością i radością realizować wszystkie Twoje cele, Twoje marzenia i by Twoje życie było piękne, pełne szczęścia, miłości, obfitości, by Twoje ciało było zdrowe, by Twoje połączenie z Twoją duszą wyższą było czyste i świetliste. I wtedy każdy dzień jest piękny, każdy dzień jest spełniony i każdy dzień jest jeden, jedyny i niepowtarzalny i jest tym podarunkiem od wszechświata, gdzie realizujesz siebie, Twoje wszystkie marzenia, Twoje pragnienia i gdzie rozświetlasz wszystko wokół Ciebie, czyli zmieniasz coś tutaj na ziemi, we wszechświecie, realizujesz Twoje powołanie i Twoją niepowtarzalną drogę serca. Aby jednak nie przedłużać, zaczynajmy. Bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko i z każdym wdechem wdychasz światło, które rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie, a z każdym wydechem wydychasz wszystko to, od czego pragniesz się uwolnić, co może przyczepiło się do Ciebie w ostatnich dniach lub tygodniach. Zaczynajmy więc! To spotkanie w całości, naturalnie z głosem, a także wszystkie poprzednie i kolejne, następne są dostępne tylko i wyłącznie na mojej stronie www.bucardimaria.com. Wszystkie filmy to mniej więcej około 80 godzin wykładów, spotkań, a w pakiecie tygodniowym, miesięcznym lub rocznym, czyli od 33 zł, 111 czy 1111 masz dostęp także do moich książek, słuchowisk, audiobooków, wszystkich innych wpisów oraz treści, które pomogą Ci w Twoim życiu, by było ono jeszcze piękniejsze, spełnione, pełne miłości, obfitości, również tej finansowej i by wszystko układało się tak, jak tego pragniesz oraz zgodnie z Twoim powołaniem Twojej duszy wyższej. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Pamiętaj, tylko na mojej stronie www.bucardimaria.com. Opis jest również tutaj poniżej, pod filmem. Znajdziesz to wszystko. W mediach społecznościowych pojawiają się tylko fragmenty, urywki i bardzo, bardzo malutko treści. Do zobaczenia. Pa, pa. wszystkich zwyczajów, przyzwyczajeń, tradycji, wszystkich rzeczy, które są zgodne z masą, z tym, co popularne, tym, co modne i tym, co wygodne, a są niezgodne z Tobą. I tego życzę Ci z głębi mojego serca. Zawsze idź zgodnie z Twoją wewnętrzną prawdą. I czasami, gdy musisz być tą księżniczką czy tym giermkiem mieczy, to odwagi. Chwyć w dłonie Twój miecz i rozbij wszystko to, co już do Ciebie nie pasuje, co Cię ogranicza, na co nie masz ochoty, a na co godziłaś się lub godziłeś przez ostatnie miesiące lub ostatnie lata. I to w każdej dziedzinie Twojego życia. Popatrz na Twoje życie z wyższej perspektywy. Wyszukaj wszystkie te momenty, gdzie decydujesz się przeciwko sobie, gdzie ignorujesz głos Twojej wewnętrznej prawdy i Twojego wewnętrznego słońca. I gdy decydujesz się iść z masą, płynąć z masą, bo tak trzeba, bo co ludzie powiedzą, bo tak uczyli Cię rodzice, uczyli Cię dziadkowie i to od lat było praktykowane. Odrzuć wszystko to, co niezgodne z Tobą i niezgodne z Twoją wewnętrzną prawdą, a zobaczysz, że życie tutaj i teraz będzie najpiękniejszym doświadczeniem, najcudowniejszym doświadczeniem i podarunkiem od wszechświata. I krok po kroku rozbijajmy wszystkie te negatywne energie, wszystkie te ograniczające nas łańcuchy, przyzwyczajenia, zwyczaje, które zostały tutaj stworzone, by nas więzić, ograniczać czy zmuszać do czegoś. I w kolejnych dniach, zawsze, w każdym momencie, gdy coś robisz, sprawdź, czy jest to naprawdę zgodne z Twoją wewnętrzną prawdą, z głosem Twojego serca. Czy też może robisz to z przyzwyczajenia, bo tak robiliśmy od lat. Rozbij te stare ołtarze, które wymagają każdego dnia ofiary, energii, czasu, miłości, pieniążków czy czegokolwiek innego. I stwórz Twoje życie idealne, piękne i świetliste. Widzimy się za tydzień na naszej kolejnej 75. ceremonii i pamiętaj, jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje tych energii, inspiracji, motywacji, przesłań od siły wyższej, zabierz tą osobę na nasze kolejne spotkanie, bo zmieniamy coś w nas, zmieniamy coś wokół nas, zmieniamy coś na ziemi i we wszechświecie. I pamiętaj, pod tym spotkaniem zostaw komentarz. Czy rozumiesz to przesłanie? By uchwycić w dłonie miecz i rozbić wszystkie ołtarze zwyczajów, przyzwyczajeń, tradycji i wszystkich innych masowych rzeczy popularnych, modnych i wygodnych, które są niezgodne z Tobą. Odwagi. Odwagi do zmiany i przemiany Twojego życia, uwolnienia się od wszystkich ograniczających Cię więzów. Przestań składać ofiary na ołtarzach, które nie mają z Twoim życiem nic wspólnego. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. Twoja Maria Bucardi.